Cześć kochani, dostałam właśnie przesyłkę od Grześka z działki z różnymi super warzywami. No przede wszystkim gigantyczne cukinie, które wykorzystam na pewno w przepisie, który będzie niedługo na kanale. Co jeszcze tutaj mamy? No kabaczek, też bardzo fajne kotlety można zrobić placki. Mam też trochę bobu i włoszczyznę. I właśnie dzisiaj będziemy robić danie z tej włoszczyzny. Będzie to wegetariański rosół, tak? Rosół, nie bulion, chociaż tak niektórzy o tym rosole mówią, ale mi się wydaje, że on naprawdę dorównuje takiemu rosołowi z mięsem. To wszystko dzięki konkretnemu połączeniu składników. Trochę to jest inaczej jednak doprawione niż taki tradycyjny mięsny rosołek. Zacznę może od tego, że do rosołu najlepiej wykorzystać całe rośliny, czyli nie wykorzystujemy same bulwy, tylko również też liście. Co niektórzy, jak idziemy gdzieś na bazarek, to nam chcą to wyrzucić. Nie, zostawmy, to jest bardzo dobra rzecz, również do wykorzystania. Ale niektóre rzeczy powinniśmy użyć na samym początku, a niektóre dobrze jest dodać na końcu. Zacznijmy od selera. Selera możecie dać naprawdę dużo. W moim przypadku ja mam dosyć małego selera, całe szczęście mam bardzo dużo liści, więc spokojnie damy po prostu całość i mam nadzieję, że starczy. Kolejna ważna sprawa to wielkość garnka. Ja wielokrotnie się przekonałam, że to musi być naprawdę taki dosyć nieduży garnek. Musimy dobierać garnek, żeby praktycznie ta włoszczyzna aż wychodziła nam z tego garnka. Nie wiem, kiedy ten filmik będziecie oglądać, ale no ja to nagrywam na początku sierpnia. No i na działce te nasze warzywa są jeszcze malutkie, więc też na pewno trochę inny smak będzie rosołu z takich już starszych warzyw, a co innego z takich młodziutkich. I tak jak selera, możemy dawać naprawdę sporo, ten seler da nam taki fajny smak. Tak należy na pewno uważać z marchewką, bo za dużo marchewki może spowodować taką nieprzyjemną słodkość. Seler obrany, ja sobie zaraz go umyję. Te liście możemy wrzucić tak w całości, nic nie musimy z nimi robić. Później po prostu przed jedzeniem je wyjmiemy. Kolejna rzecz to por. Ja dzielę pora na dwie części. To znaczy do zupy wkładam zazwyczaj tylko tę część, po prostu same liście. Natomiast taką część używam po prostu do sałatki czy do jakichś innych dań. Ponieważ mam tylko dwa pory teraz, takie małe, więc ja użyję je w całości. Tylko trochę je poobieram tutaj, poobrywam z takich gorszych jakichś listków. Kolejna rzecz to pietruszki. Ja wiem, one są jeszcze dosyć małe. Nawet nie wiem, czy dam wszystkie. Wydaje mi się, że jeszcze mi tutaj zostanie, że dam tylko tyle. Ale jak będziecie dawać takie duże pietruszki, to wystarczy, że dacie dwie sztuki. One są takie małe, że ja ich jakby znacząco nie jestem w stanie obrać. Ja je po prostu bardzo dobrze umyję. To są nasze z działki, niepryskane, więc nic się tutaj nie dzieje. Kwestia jest tylko dobrego umycia. No nie byłabym w stanie tego pobierać, to takie jest maleństwo. Jeśli chodzi o natkę. Ja natkę dodaję na sam koniec, wtedy najwięcej aromatu z natki dociera. Jeśli chodzi o marchewkę, to mam jej tylko tyle, dlatego wyjęłam z zamrażalnika trzy duże marchewki, a te po prostu będą jak taki dodatek. Najczęściej jest tak, że to zielone wyrzucamy do kosza. Ja tego zielonego nie wyrzucam, również dodam do mojej zupy. Tak jak mówiłam na początku, nic się tutaj nie zmarnuje. Kolejnym fajnym elementem jest bób. Niedużo, ale kilka ziarenek jest bardzo dobrym dodatkiem. Kolejna rzecz to czosnek. Tutaj mamy jeszcze cebulkę. Też działeczki. Więc ona jest jeszcze trochę taka zabrudzona ze wszystkich stron. Do obrania koniecznie.
Znaczy tak, możecie nie obierać, możecie w całości opalić i przypiec, na przykład jeśli macie kuchenkę gazową, to możecie przypiec tą skórkę, doda wtedy z jakiego fajnego koloru, ale ja tym razem nie będę tak robić, tylko obiorę ją i ją szybciutko zaraz przysmażę na patelni. Szczypiorek dostawiamy do kanapki. Do tego bałaganu dorzucamy jeszcze taki czosnek, a właściwie łodyżko od czosnku i jak najbardziej tak. Ale dodatkowo, gdybyście się właśnie zastanawiali, co zrobić z tą częścią, z tą łodygą czosnku, to właśnie idealnie możemy dołożyć ją do rosołu. I ja tutaj mam taki zamrożony, zobaczcie, on jest, jak właśnie teraz rozmroziłam, czosnek, taki duża część tego zielonego i też ją właśnie będę zaraz dodawać. Rzeczy, które jeszcze warto dodać, to na przykład grzyby suszone. Nie mówię o jakichś wielkich ilościach, ale kilka grzybków my dzisiaj też dodamy. Na zakończenie, jeśli chodzi o jeszcze składniki takie konkretne, to jest pomidor. To jest jeden z pierwszych pomidorów z działki z tego roku i też ten pomidor znajdzie się w naszej zupie. Oprócz tego oczywiście mega, mega dużo przypraw, o których zaraz Wam wszystkich opowiem. To ja lecę myć i widzimy się za chwilę. To zaczynamy wszystko wpakowywać do gara. Ja tutaj wrzuciłam już marchewki, liście czosnku, nasze te jeszcze marcheweczki, do tego pietruszeczki. Selera przekroimy, wtedy będzie na pewno smak jego tak bardziej rozchodził całej tej naszej zupie. Tak samo zrobimy z porem. Też tutaj przekroimy. Wsadzamy do środka. Ja wiem, że niektórzy wiążą na przykład te warzywa i to też jest niezły sposób, ale ja z braku czasu wrzucam wszystko jak leci. Tu mamy o liście selera. Już mi się nie mieści wszystko. Jeszcze jeden czosnek. Teraz kilka sztuk bobu. Grzybki suszone. Zalewamy to wodą. Zimno oczywiście i przykrywamy i zaczynamy gotować. To nie koniec składników, bo jeszcze została nam cebula i cebulę kroję, ale nie w jakąś kosteczkę, czy nie bawię się w ogóle. Kroję ją jak tam się da. Mamy cebulkę, czosnek wystarczy jak przekroimy na pół. Na patelnię wlewamy olej. Jeśli robicie w wersji przypalanej albo pieczonej cebuli, to ten olej wlewamy bezpośrednio do garnka. Natomiast w moim przypadku, jeśli biorę i będę tę cebulę przysmażać, to po prostu ten olej wykorzystam, ten co tutaj nalałam. I teraz do tego wszystkiego dodajemy kilka, w zależności od wielkości, 3 liście czy 4 liście laurowe, to wszystko zależy od tego, jak tak naprawdę duże macie te liście. Do tego troszeczkę ziela angielskiego i do tego, uwaga, uważam, że mega ważny składnik, o, powinnam pokazywać tak, żeby nie pokazywać firmy, chodzi tutaj o goździki. Na koniec dorzucam czosnek. Szkoda, że nie mogę Wam przesłać zapachów, które tutaj się unoszą. Całość przekładamy do garnka. Dodajemy jeszcze szczyptę. O, za dużo! Kurkumy. Ona nam taki fajny kolorek da. I na chwilę obecną to tyle. Widzimy się za dwie, a najlepiej za 3 godziny. Zapomniałam o jeszcze jednym składniku, a właściwie jednym z dwóch opcji. Albo możemy posolić, a lepszym rozwiązaniem, ale nie każdy lubi, więc należy tutaj z umiarem i sprawdzać. Najlepsza opcja to dodanie nie soli, tylko sosu sojowego. Ale też te sosy sojowe są bardzo różne i w zależności od firmy jeden Wam będzie bardziej odpowiadał, drugi mniej. Ja dzisiaj dodam sól, bo mój sos sojowy się skończył.
Na razie było solę tylko troszeczkę, a jeśli dodajecie sos sojowy, no to oczywiście nie solimy, bo sos sojowy jest bardzo słony. Później na samym końcu będziemy próbować i najwyżej można zawsze jeszcze dosolić. Minęły 3 godzinki, nasz rosołek jest już prawie gotowy. Zobaczcie, jaki on ma fajny już kolor, ciemny. I teraz najlepiej pozbyć się wszystkich tych warzyw. Zostawiam tylko marchewkę, którą moje dzieci bardzo lubią. Zostawię też pietruszkę, bo ta pietruszka jest młoda z działki, więc będzie słodziutka i na pewno bardzo smaczna. Zostało nam do zrobienia jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza to natka, którą teraz właśnie wrzucam. A druga rzecz to sprawdzenie, jeśli chodzi o sól, czy po prostu jest wystarczająco słone. Moje jeszcze zdecydowanie nie. A jeśli lubicie ostry rosół, to można dodać troszeczkę chili. Zapomniałam o jeszcze jednym ważnym składniku. To jest oczywiście takie opcjonalne. Najlepszy jest oczywiście nie suszony, tylko faktycznie świeży. Chodzi tutaj o lubczyk, który pachnie nam rosołkiem, więc na zakończenie tego lubczyku też troszeczkę jeszcze dodam. Całość gotujemy przez jeszcze 10-15 minut do połączenia tych wszystkich zapachów, smaków. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się przepis spodoba, że spróbujecie takiej wersji bezmięsnej. Moje dziewczyny bardzo lubią taki rosołek i już nie mogą się na pewno doczekać, kiedy właśnie tego będą mogły skosztować. Jest na pewno to bardziej i dietetyczne, i zdrowsze, i wydaje mi się, że naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Mam nadzieję, że taki rosołek również Wam zasmakuje. Smacznego!